tylko... Dajcie mi jeszcze chwilę. Muszę jeszcze ogarnąć to. Jeszcze przydałoby się tu ogarnąć, to ogarnąć. I jeszcze może to ogarnąć. Dobra. Dobra. Okej. Dobra, jak to robimy? Dobra, dobra, okej, okej, dobra, już. Jestem na etapie z moją grzywką, którym wygląda tak. A to dlatego, że trochę ją chcę zapuścić, żeby mieć taką grzywkę, ale taką dłuższą, wiecie, tutaj przy twarzy po prostu. Na jakiś wałek, czy na szczotkę. Coś w ten deseń będę chciała sobie robić. Zobaczymy też, jak długo z tym wytrwam. Tak wyglądała na moim ślubie. I moje dziecko nie poznaje mnie na tym... z tego zdjęcia, nie? Ale to tak swoją drogą. Zawsze mówi tata! A ja, no i mama! A on, tata! Więc super. Bo on mnie zna z grzywką, no nie? Ale już gdzieś powoli zaczyna mówić mama, jak widzi to. Bo go nauczyłam, że tu też jest mama. Wracając, jak widzę te zdjęcia i za przeproszeniem to łyse czoło, I'm like... Zdecydowanie grzywka to jest mój styl, pasuje do mnie, tylko jeszcze muszę po prostu znaleźć dokładnie, w jakiej formie ta grzywka powinna być. Chcę teraz właśnie zapuścić, żeby zobaczyć, jakbym wyglądała w takiej trochę dłuższej na boki. Po prostu szukam na razie sposobu, formuły, jaką chcę, żeby moja grzywka miała, żebym się czuła jak w niej jak najlepiej i żeby to dobrze wyglądało. Więc no jestem na etapie takiego czegoś. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę, dlaczego mnie nie było, co się działo. Ledwo zaczęłam, a już była taka przerwa. Ostatni film na tym kanale był 22 marca 2023 roku. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w ciąży. Chcę z wami się tutaj szybciutko pomalować, co też jest niesamowite, bo ja się ogólnie ostatnio się malowałam, bo ja wiem, miesiąc temu. Więc to też jest, to jest bardzo wyjątkowy moment teraz, podwójnie. Pierwszy film na YouTubie po przerwie. Czy ja właśnie wróciłam z wakacji, a to jest mój stary podkład. Cóż zrobisz, no nic nie zrobisz, już to wklepiesz i zapomnisz, tak? Trochę się wybielę dzisiaj. W ogóle nie pomyślałam o tym, no właśnie widzicie, ja odzwyczaiłam się malować. Także jeżeli tu będą jakieś kiksy, to I'm sorry, but I'm not sorry. W zeszłym roku, 2023 roku, wróciłam na YouTube'a w postaci w ogóle otworzenia nowego kanału, ponieważ wcześniej przez naprawdę wiele, wiele lat, od w ogóle gimnazjum, jak nie wcześniej, ja wstawiałam filmiki na YouTube'a, ale takie typu covery jakieś, czy też w ogóle swoje autorskie piosenki. Natomiast rok temu, mieszkając w Rzeszowie, będąc w ciąży, otworzyłam swój nowy kanał na YouTubie, ten kanał, na którym teraz mnie oglądacie, bo zawsze marzyłam o tym, żeby nagrywać właśnie na YouTuba. No i to był czas, to półtora roku temu już, to był czas ogromnych zmian w moim życiu. Czułam to, jak to zmienia moje życie, jeszcze zanim mój synek się urodził. Już w ciąży chciałam się do tego przygotować jak najlepiej, pod względem nie tyle wyprawki czy fizycznego przygotowania, ale właśnie też chciałam przygotować głowę, psychikę. W końcu odważyłam się pójść na terapię. Jeden, no patrzcie, to jest mój puder. Świetnie, zakryję całą swoją opaleniznę, bo to właśnie się opalałam, żeby teraz wszystko zakryć. I tak to właśnie się toczyło, że ten rok 2023 był naprawdę rokiem ogromnych zmian. Przeprowadzaliśmy się z rodzinką z 4 razy w ciągu tamtego roku. No i tak, nagrywałam te vlogi, te podcasty. Im bliżej porodu było, tym bardziej cały mój fokus, całe moje skupienie, moja uwaga, moja głowa była coraz bardziej sfokusowana
na dziecku, na porodzie, na tym nowym. I faktycznie w moim przypadku tak było, że poród i nowa rola, jaką mamy, całkowicie wywrócił moje życie do góry nogami. I od porodu całkowicie oddałam się macierzyństwu. W tym wszystkim te przeprowadzki. Mieliśmy bardzo burzliwy rok i to jest, wydaje mi się, że często właśnie tak, że jak już się dzieje jakaś taka zmiana w życiu mocna, to potem jest lawina różnych takich właśnie zmian, przemian i to wszystko po to, żeby tak, nie wiem, wydaje mi się, że teraz jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, zresztą to chyba widać. Ja wczoraj obejrzałam sobie mój ten jeden odcinek taki śmieszny ze zeszłego roku i ja mówię do mojego męża, Mati, co tu się dzieje w ogóle, nie? Ja nie mogę, naprawdę siebie nie poznawałam, ale w aspekcie takiego, takiej osobowości, zachowania, tego jak się wypowiadałam i w ogóle po prostu, a to minął dopiero praktycznie rok. Więc to jest, jestem naprawdę w szoku. Rodzicielstwo bardzo przyspieszyło ten proces poznawania siebie. No i tak, i po prostu w moim życiu przestało być miejsca, w mojej głowie w ogóle, żeby jeszcze coś nagrywać, publikować. Absolutnie. Ja potrzebowałam tego czasu, żeby stanąć na nogi, uspokoić to wszystko, co się działo wokół, prywatnie i we mnie. Okres niemowlęcy przechodziłam naprawdę burzliwie. Po prostu trudny czas, to myślę, że wiele mam ma podobnie, że ten niemowlęcy okres jest naprawdę... Są też takie mamy, które właśnie wolą ten niemowlęcy czas, a już ten, jak dzieci są starsze, to jest dla nich trudniej. A ja mam właśnie na odwrót. Jak teraz mój synek już jest na tyle duży, że my się bawimy, on coś już mówi, biega, idziemy po prostu cały dzień, możemy być na dworze, bawić się, chodzić gdzieś, zwiedzać. To jest dla mnie ten moment, kiedy ja z tego macierzyństwa naprawdę czerpię dużą radość, przyjemność, satysfakcję i mam też czas dla siebie. Zobaczcie, mój mąż teraz wyszedł z synkiem. I ja mam luz, ja naprawdę mogę się teraz zająć właśnie tym nagrywaniem. Mogę się pomalować i wszystko, rozwalają mi się moje kosmetyki. Mogę w końcu właśnie wrócić do siebie i zobaczcie, ile to czasu minęło. Mój synek ma już 14 miesięcy, no. I ja naprawdę dopiero teraz czuję, że okej, mogę wrócić już tak na całe, z całej petardy mogę wrócić, bo nie ukrywam, w ciągu roku też miałam momenty, gdzie tam coś próbowałam wracać. Na początku tego roku, w styczniu jakoś, zaczęłam covery po prostu nagrywać codziennie, takie krótkie urywki piosenek, codziennie inna piosenka, to był po prostu kosmos. Ja sobie strasznie wysoko postawiłam poprzeczkę i po miesiącu po prostu wypaliłam się. Nie miałam w ogóle żadnej radości z tego. Ja to robiłam z takiej presji, że jak ty możesz tylko siedzieć w domu. Siedzieć w domu, jak to brzmi w ogóle, nie? No ale dobra. Miałam taką presję właśnie, że siedzisz w domu z dzieckiem, zajmujesz się domem, co to w ogóle? Musisz robić więcej. Przecież chciałaś być mamą, która się spełnia. I taką presję miałam w głowie, więc trochę pod tą presją właśnie zaczęłam to robić, no i się szybko wypaliłam. Potem miałam kolejny taki cel zawodowy. Zagrałam swój solowy koncert. Takie bardzo, takie małe wydarzenie, gdzie nawet bez żadnego zespołu muzycznego, po prostu z podkładami i też swoje piosenki autorskie tam zaśpiewałam, ale też dużo fajnych coverów. I to był taki moment, w którym ja poczułam, chyba dam radę. Chyba to jest ten moment, żeby wrócić. Po tym koncercie zaczęłam gdzieś w głowie układać swój plan działania i doszło do takiego momentu, że wracam na YouTube'a. I właśnie widzicie teraz ten film. Czemu zawsze to oko mnie boli, jak to robię, a prawe oko mnie nigdy nie boli? Dawno tego nie robiłam, ale jak do was gadam, to jakoś tak mi lepiej to wszystko wychodzi. Dzięki. Czy wrócą podcasty? Teraz mi dajcie chwilę. Dobra, musiałam się przesunąć, bo światło beznadziejnie padało. Odpowiadając na pytanie, czy wróci podcast Guła Goduła, czyli ten długi format, gdzie po prostu omawiam jakiś temat i gadam. Nie. Na pewno nie w takiej formie. To jest właśnie też lekcja, którą wyciągnęłam z zeszłego roku, że o wiele bardziej satysfakcjonowało mnie nagrywanie vlogów, to bardziej do mnie przemawiało ta dynamika takiego filmu. I właśnie teraz wiem, że wrócę do tego właśnie. Czego możecie
spodziewać się na tym kanale. Udało się. Jeszcze tylko dolne. Uwaga. To jest ten moment. I druga strona. Niech błyszczą. No więc, czego będziecie mogli spodziewać się na tym kanale? Na tym kanale będziecie mogli zobaczyć po prostu lifestyle, który jest dość crazy, dość taki artystyczny. Na pewno będę chciała się podzielić z Wami moimi doświadczeniami z ciąży, z połogu, z pierwszego roku jako mama i generalnie z takimi rzeczami właśnie, które doświadczam jako mama. Ale nie tylko, bo też chcę spełniać siebie, realizować swoje marzenia muzyczne, artystyczne, ponieważ mimo wszystko muzyka dalej w duszy mi gra i mam tyle swoich autorskich piosenek, które wiem, że muszą ujrzeć światło dzienne kiedyś, więc to na pewno kiedyś nadejdzie ten moment. Jeżeli chcecie ze mną budować od zera tą społeczność, to bądźcie ze mną już od teraz, śledźcie, wspierajcie. Koniecznie subskrybujcie kanał, żeby dostawać powiadomienie o kolejnym, o nowym filmie. No i teraz pożegnanie. Jak zwykle nie wiem jak. Pa!